Witam serdecznie, moi drodzy, trzecie spotkanie z cyklu Synowie Uchłodziad w Błoj. Aisty Bociany. Zajmowaliśmy się tym utworem już w naszym wcześniejszym cyklu Mój Wysocki pod numerem 4. Ta piosenka została tam przeanalizowana, więc przez dłuższy czas w dzisiejszym spotkaniu będzie nam towarzyszyć w prawym górnym rogu karta tamtego spotkania. Wystarczy sobie kliknąć i zapoznać się z tłem, kilkoma ciekawostkami związanymi z tym utworem. Natomiast dziś bardzo szybko to, co spotkało tłumacza podczas przedzierania się przez ten tekst. Piosenka dość trudna, przede wszystkim smutna. Napaść jednego kraju na drugi zawsze wiąże się z nieszczęściem, z bólem. Czerwcowy ciepły dzień świtem stał, ale już niesie się odgłos ciał. W dali grzmi raz po raz hałas zły, smutny, żywiczny las broni łzy. Dym niczym krzyż za dnia, popiół kurz. Bocianich nigdzie gniazd nie ma już. Bursztynem kłosy zbóż, chleba brud. Choć żniwa skoro już próżny trud, jantarowy skądś żal leje się do spalonych wsi mar, pełga cień. Już w drogę zebrał się wszelki duch, słowika umilkł śpiew czarny kruk. Czubki drzew pokrył kurz, jesień tuż. Kto wcześniej pieśnią żył, nie chce już. Miłość dziś próżny gest, co nam da? Nienawiść w cenie jest, siłę ma. Dym niczym krzyż za dnia, popiół kurz. Bocianich nigdzie gniazd nie ma już. Szepcze las starych nut, cichy dźwięk, a ziemia i tafle wód tłumią jęk. Wierzysz w cuda czy nie? Echem las dawny powtarza śmiech, straszny czas. W drogę już zebrał się wszelki duch, słowików zniknął śpiew, oczanów klucz. W powietrzu dawnych lat odgłos drży, bomb dziś go tłumi grat, czołgów ryk. Koni spokojny bieg, niczym huk, cichy jak zawsze szept rani słuch. W drogę już zebrał się wszelki duch, na dachach ucichł też bocianów stuk, bocianów stuk. Dużo tu jest rymów, naprawdę wiele rymów.
Ciepły dzień niesie się, czy tu mamy rym wewnętrzny, raz po raz żywiczny las i końcowe rymy wstał, dział zły, łzy. I to będzie powtarzać się, zdaje się, przez całą piosenkę. Zobaczmy szybciusieńko. Czerwcowy, no czerwcowy, początek wojny, 22 dzień czerwca 1941 roku, napaść na Związek Radziecki. Co z tego, że wstał ciepły czerwcowy dzień, kiedy już odgłos dział, hałas zły gdzieś tam w dali, ten front idzie i to w tempie błyskawicznym przez pierwsze miesiące. Front bardzo szybko przesuwał się, blitzkrieg, takie było założenie, wojna błyskawiczna. Oparło się to o Moskwę i Stalingrad. O tym będziemy mówić w innych utworach. I zaczynamy od powtórzeń. Dym niczym krzyż za dnia, piękna figura poetycka. Gdzieś tam ten dym się unosi, popiół, kurz, utworzony przez ten popiół, przez kurz, coś co się pali. Dym i piepiel stajutka Krysty. Być może są to nawet krzyże upamiętniające tych poległych, którzy w tej chwili giną, czy też zginęli, którzy się spalili w tych pożarach podczas bombardowań. Bocianie gniazd nie ma już, no bohater tego utworu, bocian, w sumie bociany bohater zbiorowy. No bocian jest takim, mówiliśmy o tym spotkaniu numer 4 na temat tej piosenki w cyklu Mój Wysocki, takim symbolem w kulturze rosyjskiej i polskiej pewnego powodzenia społecznego, czy też ten bocian czuje stabilizację gdzieś tam w jakimś gospodarstwie, czy też wije, czy układa prędzej sobie gniazdo, nie boi się gdzieś tam składać tych jaj. Tutaj już tych bocianich gniazd nie ma, one są przepłoszone. Znikają ludzie, znikają na skutek hałasu, strachu, wybuchów, dymów, popiołu, również zwierzęta i za chwilkę to też będzie w tym tekście widać. Piękne znowu, jedno z chyba moich ulubionych sformułowań z wierszy Wysockiego, kołos cwietiantaria bursztynem, kłosy z bursztyn. Bursztyn dwukrotnie nam się pojawi, cwietiantaria i znów mamy później cwietam w jantar. Piękne słowo jantar, jantar słowo również staropolskie. No ale do rymu musiałem użyć bursztynem kłosy zbóż, chleba w bród, ale co z tego, kiedy próżny trud, nie zdążymy tego zebrać. No ogromny ból dla siewcy, kiedy nie jest w stanie zebrać swojego chleba. Jantarowy skądś żar, ale niestety to nie dojrzałe ziarno, które można zebrać, a spalonych wsi mar. Użyłem słowa, no tu chyba staropolszczyzną troszeczkę zapachniało, spalonych wsi mar pełga. Cień. Nie mar jako zjawa, widmo tego typu, czyli tych wsi już nie ma, spalonych wsi, pełga cień. No i znowu pełga cień, no tak się troszkę zabawiłem poetycko. Idźmy dalej. Już w drogę zebrał się wszelki tuch, to też się będzie nam powtarzać. Słowika umilkł śpiew, czarny kruk w zamian. Woran. No to słowo może wprowadzać tłumacza w błąd, są tak zwani fałszywi przyjaciele tłumaczy. Woron, wbrew pozorom, to nie wrona, a kruk. Takich słów jest mnóstwo. Już klasyczne. Łuk, nie łuk, a cebula. Kawior, czyli no nie kawior, a dywan, czy też dywan, nie dywan, a kanapa na przykład. Czy też ostatnio gdzieś trafiło mi się bielizna. No wcale nie bielizna, a coś, co jest białe. Coś białego. Coś, co bieleje. Dziwne sformułowanie, to też to pieśni mogli brosili. Trochę niegramatycznie, spokojnie można byłoby to zapisać jako też to pieć nam mogli brosili. Czyli ci, którzy mogliby nam coś zaśpiewać, zarzucili to, porzucili to, przestali się tym zajmować. No tak trochę dziwnie to brzmi. Bardzo silne sformułowanie. I lubow nie dla nas wierna, wiedzieć, to nóż nie jest i czas nienawiść. Nienawiść jest strasznym uczuciem. No niestety w czasie wojny nienawiść jest, daje siłę, pół biedy, kiedy ta nienawiść kończy się wraz z końcem wojny. I jakby kolejne pokolenia budują relacje na emocjach bardziej pozytywnych, ale co innego, kiedy ta nienawiść pozostaje w społeczeństwie. No to jak u zarzewie kolejnych konfliktów. To, że las szepce, starych nut cichy dźwięk, to nic nowego, nic dziwnego, natomiast ziemia i tafle wód tłumią jęk. No, w wojnie uczestniczy nie tylko człowiek, nie tylko zwierzęta, przyroda nieożywiona, również ziemia i tafle wód. Ziemia i woda z tłonami, no to bardzo mocne sformułowanie, gdzieś jęki się wydobywają z tej ziemi, z tej wody. Ta ziemia drży, zresztą aż się prosi przywołać tu pieśń o ziemi. Gdzie ta personifikacja ziemi, gdzie ta rozerwana pierś tej ziemi, wskryte nerwy, otwarte te nerwy na skutek ostrzałów, żywe rany. I znowu, no ale też nie można się obejść bez cudów i te cuda mamy tutaj. Auket, czyli jakby echem odbija
las, przedwojenne dźwięki. To jest jak taki kontrast. Wierzysz w cuda czy nie echem? Las dawny powtarza śmiech w straszny czas. Chciałby się powiedzieć o ironio. Znowu mamy powtórzenie. W drogę zebrał się wszelki duch, czy ta ewakuacja to ucieczka przed frontem w głąb Związku Radzieckiego. Słowików zniknął śpiew. Wcześniej powiedziałem, bocianów klucz również zniknął. Koni spokojny bieg niczym huk. Wszystko wydaje się przemnożone do jakichś wartości, do potęgi entej. Każdy dźwięk rani słuch. Zobaczmy i na końcu te bociany. To był największy problem. Dlatego, że końcóweczka iced off i tu następuje wyciszenie. No i trzeba by to jakoś, niestety bocianów nie będzie tu pasować, musiałem dać stuk. No co bocian robi? No bocian klekoce. No ten klekot też tu nie pasował. No, bocian na dachu może też stukać czymkolwiek, więc pozostał ten stuk bocianów na dachu też, jakby już ich tam nie ma. Smutna piosenka, ale cóż, no zapraszam do wysłuchania wersji oryginalnej i z tego miejsca do kolejnego naszego spotkania. Pozdrawiam serdecznie, ściskam Was mocno. Do usłyszenia. Niebo этого дня ясное, но теперь в нем броня лязгает. А по нашей земле гул стоит, и деревья в смоле грустно им. Дым и пепел встают, как кресты, гнезд по крышам не вьют, аисты. Колос в цвет янтаря, успеем ли? Нет, выходит, мы зря сеяли. Что ж там цветом в янтарь светится? Это поле пожар мечется. Разбрелись от бед в стороны. Певчих птиц больше нет. Деревья в пыли к осени, те, что песни могли, бросили. И любовь не для нас, верно ведь, что нужнее сейчас. Встают, как кресты, гнезд по крышам не бьют, аисты. Лес шумит, как всегда, кронами, а земля и вода стонами. Но нельзя без чудес, алкает довоенный лес звуками. Побрились ответ на восток, певчих птиц больше нет, нет аистов. Воздух звуки хранит разные, но теперь в нем гремит, лязгает. Даже цокот копыт топотом. Если кто закричит шепотом,
побрили все от бед. На восток и над крышами нет. Ой, стой!